Gramy na poziomie normalnym! Na koszmarnym! Tak, teraz będzie wielki hotel! A tam będzie leżał na łóżku Barry jakiś tam... Wheeler! Wysłanie ciemności kontra wojownik światła. Bojaj się, Mr. Scrooge. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Ah, wszystko co kochasz, to ci odbiorę. Drogi Alanie Wake'u. Jezu, Alan jest pojebany. Fu, dobra, porąbany i tak dalej. Dobra, mam to w dupie, bo jestem dorosła, będę... Dobra, wstawamy, Wake. Wake, wstawamy. Alan, wake, stawaj, stawaj, wake, wake up, wake up. Wake up. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. Tak, zostaliśmy wyrzuceni z mroku, znaczy ze brzegi naszej rzeczywistości, by przybyć i stoczyć ostateczną walkę. Ostateczną walkę. Tak, chyba w pętli jesteśmy czasowej, nie? Wow, 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 ale śmigam. Patrz to. Ale śmigam! Alan Wake śmiga! Jestem śmigłem! Który... naprawi świat! Dobra, już tam mam to w nosie. Co tak szybko mi chodzi teraz? Wow! Wow, wow, wow! Tak, wiem, podnieś latarkę! La la la, pierwsze zadanie, podnieś latarkę, a potem podnieś bruń. Ojeju. Dobra, pędzimy. Który już gram? Raz zwala na Wake'a? Już? Trzeci albo czwarty raz. A w American Nightmare. Dobra. I to są jeszcze notatki do zbierania, nie? Gdzie te notatki? Te maszynopisy, Jezu, co ja pitole. Co? Aha. Aha. Ty. A, dobra. Dobra, okej, okay. Żadnych notatek nie mam. O, super. Wciąż szukać notatki, muszę szukać. Wow, bosko. Bosko, wow. Normalnie bosko. Tak, bosko. Tak, sznela, sznela, bosko, jak cholera! Sznela, sznela. Tak, zniszcz mrok za pomocą latarki, Jezus. Dobra, więc to znaczy, kurde, czyli wszystko mi usunęło, ja pitole. Moje maszynopisy też? O, ja nie mogę. Czyli ja muszę szukać maszynopisów jeszcze? O, to będzie zabawa. Gdzie te kartki były? Nie pamiętam. Nawet. Dobra, tam burczy coś. O. Zawsze że burczy. Jakiś dom. Ty, a to nie jest ten dom z pierwszej części? Z Alana Wake'a, ty? To nie jest ten dom przypadkiem? Co Alan musiał tam wejść i tego. I stoczyć walkę z tą jakąś babą? I ona go tam tego i potem go wciągnęła tutaj do tego i on pod wpływem tego napisał powieść
No, w której ten sobowtór, pan zgrzyt. Ty, to wygląda jak ten dom, kurde, chyba. W trzy części chyba, Alan Wake. Ham. Jezus, pfu, Alan Wake sam, dobra. Tak, wiem, że gra też wyszła, remaster Alan Wake na PS5, a nie PS4, dobra? Okej. Idziemy, dobra. Tak, lecimy, dawaj, trzeba podnieść broń, kurde. Fa, fa, fa. Zabawa, że cholera, to jakiś... Wygląda to biurko, ty, jakby pisał na tym. Ty, to jest to biurko chyba, co on siedział i pisał na tym maszynopisie chyba. Ty, to jest chyba ten domek z tego pieprzonego Alana, tej pierwszej części Alan Wake. Dobra, gdzie ta broń? O, tam już niespodzianka nas czeka. Pierwsza walka, kurde. Szczelaniowa! 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 Szczelaniowa walka! Dobra. Pierdzielaj, Franto! O. Jak jest na to samo? Dopiero grasz teraz, a grasz to jest na to samo, to samo. Jak jest na to samo? Co ty gadasz? Wypierdzielaj. O. Teraz poziom normalny. Dobra, o. Jeszcze mam trochę naboi. Chła, 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 chła. Trochę naboi jeszcze mam. Dobra. Bo przeciwniki są wtedy na poziomie trudnym. Tfu. Nie trudnym, tfu tym. Koszmarnym są. No. Są bardziej tego, no. O, jest kaczka. Maszynopis pokazuje. Ale jaja. Gdzie ta kartka? Kartkę mam. Ubezpieczanie. Na. Ale jazda. Dobra, się to czyta. Za pomocą F6. O, mamy. Alan Wake, pisarz. Alan Wake. And I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Nazywam się Alan Wake, jestem pisarzem. Nie zostałem nim w ciągu jednego dnia. Jak większość pisarzy, na początku było ciężko. Tu krótka historyjka, tam mały artykuł, potem mi się poszczęściło i zostałem scenarzystą w programie telewizyjnym Night Springs. Nie była to może wielka amerykańska powieść moich marzeń, ale ta praca nauczyła mnie dyscypliny i warsztatu i pokazała różnicę pomiędzy chęcią bycia pisarzem, a faktycznym pisarstwem. Dobra. Przeczytana notatka pierwsza. Ile jeszcze muszę znaleźć? 20. Super. Dobra, grejmy. Ojej, ojej. Super. Usunęło mi wszystko, na te moje zapisy pewnie jeszcze. Gramy jeszcze raz od nowa. O jest. Coś jakoś skacze. Wow! Tak, za chwilę coś tu wyskoczy, ale to jeszcze chwila, momento. Popatrzymy coś tu, czy nie ma jeszcze czegoś tutaj. Nie ma, jakieś koła, nie ma. A co? Jeszcze pokazać notatkę? The motel promised safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. A co? Tak, światła, więc badać hotel. Dobra, to idziemy. Badać hotel, lecimy, yeah. Tak, osiedny punkt kontrolny, wow, yeah. Teraz będę wskakiwać zaraz, o. Space itself has been pierced. As the dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Dobra. Jak się biega? Shift. No wiem, że shift, kurde, no. No. No co?
No, no biegnij, no. Shift, wiem, aby wykonać sprint shift. Słyszę, że nie chcę zastać teraz. Tam jest maszynopis, kurde. Gdzie ten maszynopis był? Dobra, później. Co? Muszę zbierać tylko maszynopisy teraz. Blablabla, super. Super zabawa. Bezpieczne miejsce to snop światła, które cię uzdrawia. Dobra, słyszałam już tu kiedyś. Aha. Tak, to muszę na pistolet zebrać. Dobra, już wiem, o Jezus. La 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 la. Gdzie ta kartka? Pokazuj mi stronę. Gdzie? Tu? O! Na łóżku jest strona. Cholera, no. Teraz na nie wejdę. A to kiedyś była strona. Shake the wouchu. Mi się porobało, że tu jest jakaś strona. A będzie później ta strona chyba. Why the fighter? Dobra, Dyka, posłuchamy. Dobra, dawaj, Dyko. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boat. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time. You know, talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost four decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello. Now, boys, let me just come around and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978's In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, uh-huh. Right? Yeah. And you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. No, Barry sobie jakoś chyba radzi, jak nie widać właśnie. Jest agentem tego zespołu coś tam. Tak, Wikingów chyba. Nie wiem, czy jak się nazywali. Tak, przeszukaj garaż, słyszę. Przeszukaj garaż. Zaraz czem. Hello! Tak, wiem, garaż przeszukaj. Garaż przeszukaj! Dobra, zaraz. Garaż przeszukaj, jeszcze tutaj trzeba coś posłuchać. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing.
so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? Mm-hmm. Tak. I'm not afraid to be the center of attention. A jasne. Aha. This poor slob's just collateral damage, really. Made some information out of him earlier. But this part? Oh. This is just for kicks. No. Co mu zrobił? Wiecie co, ha? Bo jest psycholem. O. So quiet. Dobra, spadaj. O jest, co za psychol. Gdzieś tu strona jest, gdzie ta strona? Gdzie? Tu jest strona maszynopisu. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do. Even if the details elude me. Jaka to była coś tam? Ja z tej strony zaraz, jak to było? Jeszcze raz. Strony i instynkty. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. Dobra, dobra. Wiem, że kiedy tam się zjawię, jasność wizji, którą mam teraz, może zniknąć. Plan został opracowany. Jestem na to przygotowany, ale wiem, że przejście z mrocznego miejsca będzie dla mnie trudne. Nie tylko fizycznie. Może wpłynąć na mój umysł, na pamięć. Te strony pomogą mi wszystko sobie przypomnieć i skoncentrować się. To już kiedyś się sprawdziło. Nawet jeżeli się nie uda, myślę, że będę mógł zaufać moim instynktom. Poruszam się po własnej opowieści. Mam nadzieję, że będę wiedział, dokąd iść i co robić. Nawet jeżeli umkną mi szczegóły. No proszę. Dobra, stronka jest następna zebrana. Tam gdzie trzeba stronka, tam. Czy nie? Tutaj? Czy nie? Halo? Gdzie ta stronka? No widziałam tu gdzieś stronkę. O, jest, 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 jest. Jest, jest, jest. Gdzie ona? Gdzie ona jest, no? No gdzie? Fu. Dobra. Jakiś podzielony jeszcze, dobra. Dobra, podzielony. Some of the taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Mm-hmm.
Dobra. Niektórych opętanych nie chroni mrok. Zamiast tego ich awersja do światła jest tak potężna, że dosłownie rozdzielają się na dwie połowy przy kontakcie z silnym źródłem światła. Powstają w ten sposób dwie słabsze połówki, ale za to jest ich więcej. To bardzo niepokojący rozwój. Mroczna istota, z którą zmierzyłem się 2 lata temu, była potężna, ale nie miała aż tak dużej wyobraźni. Najwyraźniej tego samego nie można powiedzieć o panu Zgrzycie. Dobra, już. Pan Zgrzyt w Żenicie. Dobra, 3. Już mam dosyć, dobra. Masz jakieś dość notatki, czy już nic? Dobra, pędź już tego motelu. Może tam jeszcze coś jest? Nie wiem. Mogę sobie pobiegać, nie wiem. O! Jest! Jest jeszcze kolejna! Ale mam szczęście dzisiaj, kurde, 4 notatki. Dobra, jeszcze jedna. Jezus. Czytaj, o jest jeszcze jakieś. Dobra, 4. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Aby zmienić rzeczywistość, trzeba sprawić, by podążyła w odpowiednim kierunku. Twoja wersja tam jest, czeka. Ona chce stać się prawdą. Musisz tylko pomóc jej osiągnąć potencjał. Diabeł tkwi w szczegółach. Zmieniasz szczegóły sceny, aby dopasować je do znajdujących się na stronie. Jeżeli dobrze uchwycisz szczegóły, jeżeli osiągniesz tę masę krytyczną, nastąpi zmiana, a reszta twojej rzeczywistości zastąpi istniejący wzorzec. Kłamstwo, nieważne jak bardzo szokujące, stanie się prawdą. Wow, dobra. Czy mam dość czytania? Dobra. Koniec? Dobra. Czy koniec? Ktoś tam leży jeszcze. To jakaś kurdelinka. Jeśli będzie? Nie, chyba już nie. Jeśli będzie? Nie. Koniec chyba. Tak, wiesz, kolejna strona, masz się napisy jeszcze, dobra, to później. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? Typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Hmm.
Dobra, czyli jest ile? To jest cztery, chyba piąta notatka, dobra. Nowa rzeczywistość. Nowa rzeczywistość. Satelita. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Na platformie wietniczej koło zębate zaklinowało się w miejscu i obróciło się, aż gęsta i łatwopalna ropa zaczęła bulgotać i płynąć. Lampki ostrzegające migały w szybkim rytmie jasno i miarowo, zasilane przez akumulatory. Płyta Kasabian grała w odtwarzaczu CD. Przesterowane gitary i intensywny beat. Wysoko w górze jakieś orbitalne śmieci lub coś innego zderzyło się z satelitą, zmieniając radykalnie jego kurs, zostawiając ze sobą smugę. Szczątki spadały niemal pionowo. Cały ten nowoczesny sprzęt sprowadzono do roli pocisku, który mógł zniszczyć wszystko na swojej drodze. Dobra. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there are still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah. Okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox depositories. Yeah, I'm good. I'm good. Dobra, dobra, boż gada, a ja muszę rzeczy zbierać. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed.
Ta psa mogę zajmieć broń. I guess it's about time I went full auto. Jak to się bierze. Dobra. Dobra, to. Dobra, minimapa w lewej górnej części ekranu pokazuje twoje aktualne cele w formie ikon. Przestawione są tam również miejsca, w których znajdują się skrzynie z amunicją oraz bezpieczne miejsca. Migające znaki zapytania wskazują znajdujące się w pobliżu ukryte strony maszynopisu. Dobra, aż to wiem. Okej. Tam chcą biec? Nie, gdzie mam biec? Tam gdzieś. Tak, znajdź przedmioty. Albo dobra. A się podoba, jak to subskrybuj. Napisz komentarz, łapkę w górę, kliknij dzwoneczek i tak dalej. I czerwony przycisk naciśnij. Nie. Subskrybuj, czerwony przycisk kliknij. Jak subskrybujesz, kliknij dzwoneczek. Napisz komentarz, jak się podoba serial Alan Wake, American Nightmare i łapkę w górę zostaw. Po.